Cześć, dzisiaj film, o który wiele z Was mnie już prosiło, to będzie pielęgnacja zimowa. Pomyślałam, że dawno też nie robiłam żadnego update'u na temat tego, co używam do swojej skóry. Dostaję wiele takich pytań, więc postanowiłam Wam nagrać taką moją zimową pielęgnację, bo rzeczywiście teraz się zmieniła, kiedy zrobiło się chłodniej. I przy okazji Wam wszystko opowiem i pokażę. Zanim zacznę mówić o kosmetykach, powiem tylko, że moja skóra jest mieszana. Latem i kilka miesięcy wcześniej miałam jakieś problemy z zmianami skórnymi, ale to nie był trądzik, ja nigdy nie miałam skóry trądzikowej. Natomiast tym pomógł mi się uporać Effaclar Duo. Natomiast to już za mną, skończyłam tę kurację, moja skóra jest trochę przesuszona, bo jednak tego typu preparaty mają tendencję do przesuszania skóry i teraz stawiam na nawilżenie i odżywienie oraz to, że mam 30 lat, więc moja skóra też już wymaga pielęgnacji trochę mocniejszej niż tylko nawilżanie. Potrzebuje również tych składników wygładzających, napinających, antystarzeniowych. No i zaczniemy od tego, czym oczyszczam swoją skórę. Jak już Wam wcześniej mówiłam, ja uwielbiam, jestem ostatnio wielką fanką tej serii Yoskin. I oczy, jakieś tam kreski, tuż do rzęs, zmywam płynem, to jest przeciwzmarszczkowy płyn micelarny. Bardzo fajny, nie podrażnia, ładnie zmywa. Ma tutaj taką pompkę, więc fajnie się go używa, więc ja głównie zmywam nim oczy i tutaj twarz, ale dla mnie to jest zawsze za mało, ja muszę umyć twarz, żeby wiedzieć, że jest czysta. I tutaj mam normalizujący żel przeciwzmarszczkowy do oczyszczania i demakijażu twarzy i oczu. Cera normalna i mieszana. I to jest właśnie bardzo fajna seria, ponieważ ona z jednej strony jest przeciwzmarszczkowa, a z drugiej strony jest właśnie dla takiej cery mieszanej. Produkt, którego ja długo poszukiwałam, żeby coś jednocześnie miało działanie na moją 30-letnią skórę. A również nie powodowało takiego świecenia, jakichś zaskórników i tak dalej. I ten produkt jest bardzo fajny, bardzo go lubię. Używam go już od lata i tutaj zużyłam dopiero 1/3, także wydaje mi się, że jest całkiem wydajny. To jest 200 ml. Potem jeżeli chodzi o peelingi, no to coś, co znalazłam w Glossy Boxie, to jest ten szafirowy peeling przeciwzmarszczkowy Microdermabrasia z Yoskin. Bardzo, bardzo mocny, ostry peeling, bardzo drobno zmielony. Natomiast to jest takie, ja bym porównywała to uczucie do takiego aż zmielonego szkła, że on rzeczywiście tą skórę strasznie mocno tak zdziera. Tylko ja nie polecam takich peelingów do skóry jakiejś trądzikowej z jakimiś zmianami, bo sobie po prostu to wszystko rozpaprzecie. To od razu mówię, że nie ma sensu. Moja skóra jest wrażliwa i też często podatna na podrażnienia, natomiast tutaj nic takiego się nie dzieje. Ja go również używam na dekolt, na ramiona i jest super. Następnie pokażę Wam dwa produkty teraz z Lasha, również peeling. I tutaj pozdrawiam serdecznie Cię, Kasiu, i dziękuję Ci ślicznie. Krótka historia jest taka, że wracając z Londynu, w samolocie chyba, wchodziłam do samolotu jako ostatnia, bo nie mogłam dopakować walizki, było jedyne wolne miejsce, zmierzam do tego miejsca i się okazuje, że dziewczyna, która koło mnie siedzi, mówi: o, szusz, cześć, ja Cię oglądam. No i zaczęłyśmy rozmawiać. I ona mówi właśnie, że mieszka w Anglii i czy ja znam kosmetyki Lasha. Ja mówię, że znam, ale tylko z YouTube'a, nigdy nie miałam okazji używać. Ona mówi, jak chcesz, to ja Ci coś wyślę. No i dzięki niej dostałam kilka kosmetyków z Lasha, które teraz używam i testuję, mimo że właśnie wiecie, jak to jest. Mam ten peeling otwarty, ale już ten też otworzyłam, bo byłam bardzo ciekawa, co to jest ten Lash. No więc to jest Ocean Salt. Peeling do ciała i to jest limonka, kokos, grejpfrut i sól morska zmieszana z wódką. I to jest peeling
On. Czekajcie. On jest taki zielonkawy. Ma dziwny zapach, jak wszystkie te organiczne produkty i dla mnie jedyne, co mnie odrzuca od niego, to to, że śmierdzi wódką. Ja nie jestem w stanie pić czystej wódki, w ogóle zapach wódki w drinku ok, ale sama wódka mnie odrzuca i wolałabym może, żeby, bo naprawdę jest bardzo mocno wyczuwalny ten zapach wódki. Natomiast sam peeling jest fenomenalny. Są takie grube ziarna tej soli, tak jakbyśmy się peelingowały taką prawdziwą solą. Fajnie zdziera, a zostawia skórę taką właśnie lekko natłuszczoną. Ja też go używam do twarzy, na dekolt, na plecy. Także jeżeli macie jakiś tam dostęp do Lasha, to całkiem przyjemny produkt. A jeżeli nie, to w Polsce, powiem Wam, ten Joskin myślę, że jest lepszy niż Lash, bo może ta skóra nie zostaje później taka natłuszczona, ale od tego jest krem, a naprawdę jak dotykacie, to jest taka super, super miękka. A do czego właściwie peeling? Peeling jest po to, żeby później nakładać jakieś produkty nawilżające i skóra, z której zedrzemy ten martwy naskórek, jest potem przystosowana do tego, żeby w lepszy i łatwiejszy sposób absorbować substancje, które dostanie z produktów, które nałożymy później na twarz. Kolejna rzecz to jest właśnie tonik i to jest Aroma Water, czyli taka gra słów. I to jest taki jakby aromatyzowany tonik, to jest lawenda i woda różana. I to jest, pytaliście, ja go pokazywałam w filmiku z makijażem, czy on ma jakieś szczególne właściwości. Po pierwsze, jak dla mnie żaden tonik nie ma żadnych szczególnych właściwości, bo tonik ma za zadanie tą skórę tonizować, tak? Czyli jakby trochę oczyszczać, trochę przygotowywać do dalszych zabiegów. Natomiast wiecie, tonik Wam jakichś cudów na twarzy nie zrobi i nie uważam, że tonik to jest jakiś produkt, w który warto jakoś mega inwestować. Natomiast produkt jest bardzo przyjemny. Fajne jest to, że ma tutaj pompkę jest w aerozolu, że można się spsikać nim i to jest takie miło odświeżające, bo on naprawdę pachnie tą lawendą. Ja go lubię używać wieczorem, bo właśnie on jest taki pachnący, uspokajający, taki przed pójściem spać akurat. Ale to jest taki bajer, bardzo przyjemny, ale bajer, jeżeli macie dostęp do Lasha, lubicie zapach lawendowy, ja wiem, że Niesia bardzo lubi. To ja polecam, bo to naprawdę pachnie lawendą. Tu jest właśnie napisane, że to jest z wodą lawendową i różaną, ale róży za bardzo nie czuć, pachnie lawendą. Bardzo przyjemny produkt. I po tym wieczorem nakładam krem, który dostałam do przetestowania i się po prostu w nim zakochałam. Napisała do mnie pani z marki Fridge, czyli to są takie kosmetyki, które trzeba przechowywać w lodówce. I ten na przykład krem jest ważny 2,5 miesiąca i zapytała, czy chcę coś przetestować z ich kosmetyków. No i ja powiedziałam, że nie bardzo, ponieważ właśnie już mam, zaraz będę mówiła, mam te kremy Joskin i generalnie mam pielęgnację. Natomiast, a wiem, że te kosmetyki są krótkoważne, więc wybrałam sobie perfumy, o których Wam kiedy indziej opowiem. Ale dostałam również ten krem. No więc jak go dostałam, no to stwierdziłam, że bez sensu go nie używać, żeby się zmarnował. Wiadomo. Wiem, out of topic. No i to jest krem do twarzy, mocna regeneracja i ujędrnianie. I to jest krem truskawkowy. Słuchajcie, po prostu jak ja to otworzyłam, to byłam w takim szoku, bo słuchajcie, to pachnie truskawkami, ale to nie pachnie jak, nie wiem, jak Body Shop, jak Lash, jak cokolwiek. To nie jest syntetyczna, chemiczna truskawka, to nie jest. To pachnie jakby ktoś przed chwilą w tym słoiku rozgniótł truskawki widelcem. To jest niesamowite, naprawdę takie prawdziwe truskawki i jest niesamowity. Na twarzy tak samo pachnie, ten zapach się długo utrzymuje i powiem Wam, że dawno nie byłam pod tak wielkim wrażeniem żadnego kremu. Te kosmetyki są drogie, mają krótki termin ważności, bo to jest 30 gram 2,5 miesiąca.
To jest krem taki nawilżający, ale też właśnie odmładzający. I ja dawno nie widziałam, żeby moja skóra po czymś tak pięknie wyglądała. Jest niesamowity, szybko się wchłania, nawilża, ale też tą skórę napina, ale ona nie jest ściągnięta, nie jest taka wysuszona, nie jest taka... Tylko jest ładnie ujędrniona, ale nawilżona, ale nie jest przetłuszczona, nie świeci się, nie dotykam się i nie czuję lepkości, bo to się wszystko super wchłania. Z naturalnych, samych 100% naturalnych, organicznych składników, przepięknie pachnie, nie podrażnia, po prostu krem ideał. Pomijając cenę, ja Wam dam linka na dole, pomijając cenę to po prostu krem ideał, jestem zakochana. Powiedzcie mi, czy używałyście tych kosmetyków, czy na przykład kremy pod oczy, ktoś z Was miał jakiś kontakt z kremami pod oczy, bo chętnie usłyszę opinię. Jest po prostu rewelacyjny, fenomenalny, oprócz cen naprawdę nie mam mu nic do zarzucenia, pięknie pachnie, wchłania się, no po prostu naprawdę wow, moje jedno wielkie wow. Jak wiecie, ja nie jestem jakąś wielką fanką tych organicznych kosmetyków, dla mnie one śmierdzą, nie mają jakiegoś takiego super działania, poza kilkoma rzeczami, które rzeczywiście mi się spodobały i to chyba głównie z Altery. To ja jakoś nie jestem taka wow, och jach, natomiast to jest fenomenalny, ma w ogóle tutaj piękny kryształek, piękny ten, ale opakowanie to zupełnie inna sprawa. W każdym razie ja tego kremu używam na noc, używam go też czasami na dzień, pod makijaż też świetnie daje radę. No, ach i och, mogłabym się nad nim rozpływać, jest fenomenalny. Następna rzecz. Rano. Czego używam? Aha, jeszcze krem pod oczy. Więc kremu pod oczy nadal używam cały czas tego Yoskin Dax. Już o nim mówiłam w ulubieńcach chyba poprzednich. Bardzo fajny krem, bardzo fajnie nawilża, ładnie się wchłania. Dobry i na noc, i na dzień. Można na niego kłaść makijaż, korektor, podkład, wszystko super. Się ładnie trzyma, nic się nie rolkuje. Naprawdę bardzo, bardzo dobrze się sprawdza. Bardzo, bardzo fajny krem. I na dzień, tak jak mówiłam, no to czasami używam tego kremu, to też jest fajne, że trzymamy go w lodówce, więc on jest taki chłodny, więc jeżeli chcecie się obudzić, to właśnie ja najpierw spryskuję twarz tym tonikiem, potem jak ona trochę przeschnie, to nakładam ten zimny krem i od razu czuję się taka bardziej obudzona. Albo używam tego kremu do twarzy z Yoskin. Tutaj akurat Wam pokazuję, mam na noc, chwyciłam szybko, ale mam również krem na dzień. I nakładam ten albo ten drugi krem. I ostatnio, jak wiecie, przetestowałam ten krem z Nivea. Też jest cała recenzja, gdzieś Wam linka dam tutaj, więc nie będę się za dużo rozgadywać. Jedyne, co Wam powiem, to kolor, który no, nie nadaje się do używania, więc muszę go mieszać z innym podkładem albo z tym kremem BB Skin 79. Natomiast na zimę fajnie się sprawdza, bo on jest taki nawilżający, a moja skóra bardzo cierpi od ogrzewania w pomieszczeniach, a później wyjścia na zewnątrz jest zimno, więc jest taka ściągnięta, przesuszona, więc żeby ją nie męczyć podkładem, to używam tego kremu i całkiem ładnie wygląda, fajnie się sprawdza, tylko kolor niestety nie bardzo. I ostatnia rzecz, dwie rzeczy do pielęgnacji ciała. Ja, jak wiecie, bardzo rzadko używam jakichś balsamów, kremów do ciała, natomiast teraz, kiedy nadszedł ten sezon grzewczy i zrobiło się zimno, to moja skóra zaczęła być sucha, taka spędząca, ewidentnie potrzebuje nawilżenia, więc ja używam tego organicznego olejku pielęgnacyjnego z Altery, to jest granat i awokado. On bardzo fajnie nawilża, ładnie się wchłania, jest taki mega tłusty na wieczór, na pewno nie na dzień i fajnie daje radę. Natomiast kolejna rzecz z Lasha to jest Dream Cream Hand and Body Lotion. I to jest, oni tutaj piszą, że to jest numer jeden produkt Lasha. I tutaj widzę, że jest oat milk, woda różana, extra virgin olive oil, masło kokosowe, jakaś tam róża z damaszku, tea tree oil, lavender oil i tam milion innych rzeczy. I rzeczywiście to bardzo fajnie nawilża.
On ma konsystencję takiego pół masła, pół balsamu. Nie jest jakiś taki bardzo gęsty, co mi się podoba. Zapach ma taki organiczny, bym powiedziała. Nie jest to zapach ropu, jakoś zapachem mnie na pewno nie uwodzi. Natomiast rzeczywiście fajnie nawilża, szybko się wchłania i daje tej skórze takie fajne ukojenie. Okej, bo się rozgadałam. Nie wiem nawet jak długo mówię. W każdym razie to była moja pielęgnacja na zimę. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach. No i to by było na tyle. Dziękuję Wam serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Pa, pa.